Popek, ty Tomka HD znałeś długo? Nie, nasze drogi dzisiaj przycięły życiowe raz gdzieś tam w trasie koncertowej. To było jeszcze za czasów, jak byliśmy dzieciakami. Później tyle mnie widzieli, bo jeszcze wyprowadziłem się do Anglii. Ale przyszedłem tutaj złożyć hołd temu chłopakowi, oglądać jego kawałek historii. Bardzo jestem ciekawy, jak to będzie wyglądać. No właśnie, bo był taki czas, kiedy wyjechałeś do Anglii. Czy w jakiś sposób śledziłeś tą scenę hip-hopową, która się dzieje gdzieś tam w Polsce? Słyszałeś o tych sukcesach HD, o procederze, o tej płycie jeden z wielu? Tak, gdzieś tam do pewnego momentu. Później gdzieś tam ostatnie moje 5 lat pobytu w Anglii odpłynąłem już w tym garażowym nurcie mojej muzyki garażowej i już przestałem śledzić. Do tej pory nie wiem nic, co się dzieje na rynku muzycznym, jeżeli chodzi o te nowe grupy i tak dalej, ale bardzo jestem ciekawy, chcę zobaczyć historię tego człowieka i dlatego tu jestem. Jak ty wspominasz Tomka HD? No nie mam jak się za bardzo wypowiedzieć. Wiem, że był prawdziwy w tym wszystkim, co robił, był chłopakiem z ulicy. No i nie powiodło mu się w życiu, no tyle wiem. No. Właśnie, Popek, ty gdzieś tam też w trakcie tej swojej ucieczki miałeś wsparcie w postaci rodziny, przyjaciół. Tomek, gdzieś też ci się wydaje, że gdzieś tam w pewien sposób mógł liczyć na tą rodzinę w takich trudnych chwilach? No mam nadzieję, chociaż wiesz, w naszym przypadku, w tych takich bad boyów ulicznych, no nieraz rodzina daje nam popalić też. Bo ciężko być normalnym chłopakiem i też jakąś gwiazdą polskiej sceny muzycznej, nie? Także to się wszystko kłóci, no wyjazdy z domu i powroty do domu często są kupione awanturami i tak dalej. I wtedy, kiedy tego wsparcia najbardziej potrzebujemy, wtedy nieraz go najmniej mamy, bo potrafimy tak do swojej rodzinie gdzieś na tych swoich lotach, wyjazdach i tak dalej, że ten, ale no mi się wydaje, że tu własny problem z samym sobą jest gdzieś tam. Bo jakoś poszukował mu plany i tyle. Myślisz, że, bo to już jest drugi film opowiadający o losach rapera, który gdzieś tam zmagał się z problemami. Myślisz, że to w jakiś sposób otworzy środowisko hip-hopowe na gdzieś tam jakąś taką szerszą integrację i mówienie o swoich problemach? Mam nadzieję, że ludzie zaczną się zastanawiać na swoim życiu troszeczkę, może na tym przykładzie, na błędach Hady, żeby nie skakać w ogień gdzieś tam za samym sobą. Ale to nie pierwszy taki przypadek i nie ostatni będzie. Ja sobie źle nie życzę, ale też mam diabła za uszami, którzy proszą mnie o to, żebym zrobił sobie krzywdę. Także jeden wielki emocjonalny rollercoaster.